Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale CryptoDev. Dzisiaj chciałbym skomentować parę opinii odnośnie tego, jak można wygenerować duży zysk na rynku kryptowalut bez względu na to, czy mamy do czynienia z hossą, czy z bessą. W tym momencie będzie to dla nas nieistotne. Powodem, a raczej tym, co sprowokowało mnie do nagrania tego odcinka, jest coraz częściej i coraz więcej pojawiających się pytań, w co wejść, co kupić, kiedy kupić, w jakiej ilości, czy już teraz, czy jeszcze nie teraz. Są to bardzo popularne pytania, bardzo powszechne, które według mojej opinii oczywiście mają na celu poznanie opinii osób, do której to pytanie jest kierowane. Jednak w większości przypadków myślę, że również jest to próba przeniesienia odpowiedzialności z własnego zachowania, z własnego postępowania w tym świecie na kogoś innego. I tutaj chciałbym zaprezentować pewien pomysł, pewien sposób na próbę jednocześnie upowszechniania kryptowalut, jak i wzięcia trochę większej odpowiedzialności na siebie za ten rynek i za to, co na tym się dzieje. Biorąc pod uwagę kapitalizację większości sensownych projektów, aby mieć wpływ na cenę, trzeba dysponować dosyć dużą ilością danego tokenu, danej kryptowaluty. Natomiast przedstawiony przeze mnie tutaj sposób, przedstawiona przeze mnie propozycja będzie zupełnie niezależna od tego, co dzieje się na rynku, a będzie również zgodna z ideą, z którą do tej pory myślę, że w dużym zakresie się utożsamiam, a mianowicie chodzi mi o to, że biorąc pod uwagę większość projektów kryptowalutowych, które są platformami do wytwarzania kolejnych projektów, kolejnych aplikacji, dołączania ze sobą projektów, mam tutaj na myśli platformy do tworzenia smart kontraktów, do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji, do tworzenia własnych łańcuchów, czy do funkcjonowania sidechainów. Tak naprawdę na większości z obecnie funkcjonujących na rynkach platform my jako użytkownicy, czy ta bardziej zaawansowana technicznie część społeczności ma możliwość wytworzenia własnego projektu, który, wracając do tego mojego podejścia, jest w stanie wywindować daną platformę właśnie na szczyt, sprawić, aby była ona bardziej popularna. I według mojej oceny, żeby coś takiego zrobić, żeby tego dokonać, przede wszystkim należy zrealizować potrzebę rynku, należy zaspokoić pewne właśnie wymagania uczestników rynku, czasami może nawet animować, wygenerować, wytworzyć tą potrzebę. A żeby czegoś takiego się dowiedzieć, co tak naprawdę jest potrzebne, co można byłoby zrobić, za co użytkownik byłby w stanie płacić, za co grupa użytkowników mogłaby płacić, mogłaby wykorzystywać dany projekt, a tym samym zakładając, że ten projekt jest osadzony na danej platformie, na danym protokole i to już abstrahując od tego, czy to będzie Ethereum, EOS, Waves, Cardano, Tezos, Cosmos, Polkadot, Golem, Aelf, Definity, OAN, Algorand i tego typu platformy, już abstrahując od tego, jakiego typu to będzie platforma, postaramy się właśnie tutaj w jaki sposób wpłynąć na to, jak ta platforma będzie funkcjonować. Także do rzeczy, na czym polega tak naprawdę konkurs? Konkurs polega na tym, aby wśród społeczności, wśród osób, z którymi spotykamy się na co dzień, z którymi się widujemy, porozmawiać o tym, co jest ich problemem, który można byłoby rozwiązać. Tutaj sugeruję nawet nie używać słów blockchain, kryptowaluty, tylko
wysłuchać kilka, trzy, może pięć osób, zebrać te opinie razem, spróbować zaproponować jakieś rozwiązanie i właśnie w oparciu o technologię blockchain, o tokenizację, o technologię kryptowalut i taki opis umieścić w komentarzu pod tym filmem. Rozwiązanie konkursu nastąpi dokładnie tydzień od momentu publikacji tego materiału. Nagroda będzie rzeczowa, może na ten moment tak enigmatycznie to powiem. Będzie to rzecz, którą wyślę do zwycięzcy kurierem czy też pocztą. I w ten sposób właśnie wyłonimy ja, czy też poproszę kogoś może do pomocy, do oceny, taki komentarz, który będzie opisywał projekt, który tak naprawdę ma szansę być zrealizowany na platformie blockchain, na właśnie protokole blockchain. Spróbujemy nawet może określić, na jakiej platformie taki projekt mógłby być najlepiej zrealizowany. Motywacją, czy też może to, co spowodowało u mnie chęć zrobienia tej tutaj wspomnianej wcześniej akcji, tego konkursu, był komentarz właśnie Andrzeja z Dziennej Dawki Dyskomfortu, który zapytał, które właśnie z projektów, które znam, są bliskie wypuszczenia rozwiązań do powszechnego użytku. Także tutaj odsyłam do tego komentarza. Jest on pod filmem odnośnie Ripple, Springa i podejścia DevRel na moim kanale. Także może jeszcze krótko podsumuję warunki uczestnictwa konkursu. Pod tym filmem należy oczywiście po rozmowie ze swoim najbliższym otoczeniem zgłosić pomysł na projekt, który może być zrealizowany w oparciu o technologię blockchain, o kryptowaluty. Można również pokusić się o zasugerowanie ewentualnej platformy, na bazie której taki pomysł mógłby zostać zaimplementowany. I następnie, jeśli takich komentarzy, powiedzmy, będzie przynajmniej 10, wybiorę zwycięzcę, któremu prześlę nagrodę rzeczową, która na ten moment będzie niespodzianką. Jednak myślę, że to będzie dobry materiał do tego, aby właśnie swoją świadomość finansową jeszcze bardziej rozbudzić, a tym samym może w przyszłości upowszechnić jakiś projekt i spróbować zarobić na nim pieniądze. Także zapraszam do zgłaszania pomysłów. Podkreślę jeszcze może, aby nie bać się zgłaszać pomysłów, gdyż sam pomysł nie jest zbyt dużo warty. Przede wszystkim ważna jest jego realizacja i ważne jest jego dopasowanie do rynku. Także osoby, które myślą, że jakoś ukradnę im ten pomysł, wykorzystam. Myślę, że nie ma tutaj takich obaw. Sam mam mnóstwo pomysłów i niestety brakuje mi czasu na implementację, czy też chociażby próbę podejścia do rozwiązania czy wypuszczenia danego pomysłu na rynek. Także serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Również zadawajcie pytania w komentarzach, jeśli coś tutaj jest niejasne. Będę starał się to oczywiście wyjaśnić. Dziękuję, cześć.